Siema ludzie, z tej strony Rivlo, witam was w kolejnym vlogu. Znajdujemy się tutaj pod galerią. Byliśmy sobie w sklepie, tutaj jesteśmy z pełną ekipą. Będzie ocenzurowane wszystko. Podaj, nie? A właśnie widzowie, ona szuka chłopaka, nie? Poznań się trzeba zgłaszać. Tak, widzowie, ona chłopa szuka. Poznań, tak. Szuka. Szukamy dla niej chłopa. Dziewczyny na pogrzeb, tak? Co na pogrzeb? Lubią kwiaty? Na pogrzeb. Bez kitu, klimat pogrzebowy. Do chińskiego możemy iść. W sumie możemy. I to możemy na dębie. Chiński jest na górze. No. Tak to jest, galeria. Shopping z grubym. No jakaś galeria niby jest. Do góry to schodami tutaj na przykład. A to jest po tej stronie czy po drugiej? Ja bardzo rzadko. Ej, bo patrz, bo to jest miejsca, jak ja bym był profesjonalny palacy, jakby tutaj palacy to budowali. Chłopie, tu 3 sklepy by były. No właśnie, no to ja bym to zrobił, to jest. Ładnie, dezynfekcja, elegancko. Wyobraź sobie to? Tak? Ale tak, to okej. Okay. Po co mi to tak w zasadzie jesteśmy? No zarazem dla patelni. Dla patelni? No pierwsza lepsza rzecz. Kupmy patelni patelnię. Zawsze będzie wiedziała, kim jest. Co to jest? Ej, fajne. Pokato. Tutaj w ogóle patrz, skarpety Coca-Coli, co jest? Ale schiza, chłopie. Co wy tu robicie? Bagno. Ona się malowała dzisiaj 2 godziny. Właśnie. Małpy są super. Ty jesteś małpa. Ktoś kupował dziewczynie małpę, mi się dokupił małpę. Nie lubię małpę. Miś. No jak małpę można kupować? No każdy wiedział, że misia. Ja wiedziałem, tylko ty jakąś. Po co komu małpa? 5 euro to jest 20 zł, nie? Chyba. Ale ciepło jest, nie wiedziałem, że tak ciepło. No właśnie. Kurde. Warta dzisiaj była. Bym się inaczej ubrał. Od teraz to będzie Michał. Miś Michał. Nie kupił jakiegoś takiego, nie wiem, dziwnego. Kupiliśmy Michała. Będzie, że sztuki chodzą, a tu nikogo. No właśnie, ja bym wolał do Avenidy jechać. To są sztuki, tak? No, to jest wszystko. No tak. Następnym razem jedziemy do Avenidy. O, witam. Będziesz jechała na prezesa? Witam prezesa. Siema. Aha, no. Siema. Ale ty się pojawiłeś. Oni poszli do kasy, a oni poszli tam. No, ale muszę z nimi, iść, bo Anal przypiął mi rower. Tak, tu jest Chińczyk, ale taki bardziej odzieżowo-pierdołowy, nie elektroniczny. Nie wiem. No ile można kupować? Nic ciekawego. A tutaj zabawki są jakieś. Ja bym wolała Avenidę, szczerze. Nie, ale tak na poważnie, to by się przydało. Piloty uniwersalne zawsze na pewno. Bez kitu. Wy serio to bierzecie? Musiałem pójść na drugą stronę, odpiąć rower, bo niestety ja tutaj zostawiłem po tej stronie, okazało się, że oni są z drugiej. Drodzy widzowie, tutaj w tej galerii te oto schody, to są pierwsze schody, jakie zjeżdżałem na rowerze, kiedy jeszcze nic nie umiałem, około pół roku temu. No powiem wam, jest progresik. Widzowie, ciąg dalszy kupowania, tutaj stoimy, Anal kupuje kurczaka. Witamy Ole. Anal kupił żarcie, widzowie, tutaj żarcie jest, kupił kolę. Kupiliśmy także misia w galerii, kaczkę, w sensie Alan kupił. Tak to wygląda. Powiesz coś? Ja kupiłem, nie ty. No, on moje kupił. Pieniądze. Jego pieniądze, jego zakupy. Polecamy. Widzowie, testujemy kurczaka z Analem. Jak oceniasz kurczaka? Daj mi jeść. Spoko, damy mu się najeść, zobaczymy co powie. Wsiadam na rower Popeja i zepsułem. Pękła, drodzy widzowie, pękła linka. Popej miał bardzo tą linkę naruszoną, nie mam pojęcia jak do tego doszło. No pękła przeze mnie oczywiście. Ale ja jej nie wymienię. Ale to jest właśnie trwałość Dartmoorów. Zamknij mordę, no ja kurwa jeżdżę od 1,5 roku na nim, a jak ten wsiadł na sekundę i zjebał linkę, no. To jest trwałość Dartmoorów. Ja nie wiem, bo ja mam linkę zmienianą. Ta linka tutaj ma 3 miesiące i hamuje. Nie wiem, co się stało. Rzeczywiście fabryczna linka za dobra nie jest. To nie było kurwa na ulicy. No właśnie. Jak do tego doszło, nie wiem. No lepiej teraz niż później, nie? Właśnie. Uratowałem mu życie? Znowu jego... Ej, ona mnie chciała 4 razy zabić. Nieprawda. Dzisiaj i jeszcze 2 razy wczoraj. Nieprawda! Ale kupiła, więc... Ola ma rację, uratowałem mu życie, bo jakby ci się stało to przy dużej prędkości, to nie mógłbyś skamować, a teraz przynajmniej wiesz, że hamulec nie działa. Ale co ty, chłopie, miałeś z tą linką? Pancerz był w 3 miejscach pęknięty, ona już musiała pękać od początku. Zobacz, jak ona jest poszarpana, to się trzymało tylko na jednym. Widzicie, widzowie? Wracając do tematu, a Alan, jak oceniasz mięso? Lepsze niż twoje. Super. Lepsze niż twoje. Ja to jeszcze zrytuję, zobaczycie. No niestety linka poszła. Ostatnie jazdy z Dartmoorem, już niedługo pożegnanie. Zmieniam na coś lepszego. Drodzy widzowie, naszą koleżankę odprowadziliśmy do domu. Niestety ona się troszkę spóźniła i jej mama była zła. Bardzo przepraszamy. Witamy Ciemnego. On testuje mojego Dartmoora. Podoba się? To fajnie. Niestety galeria była trochę daleko i zanim stamtąd wróciliśmy, zajęło nam to trochę czasu. Znajdujemy się na osiedlowym placu z naszą małą ekipką młodych. Nagrywam ich z daleka, nic nie widać, ale to dobrze, bo nie wiem, bo nie każdy ma zgodę na upublicznianie, więc ja tam nie chcę potem problemów mieć. Ale tak, z młodymi jesteśmy, jest Ciemny, jest Gładys i jeszcze paru innych, których możecie z vlogów znać. Ogólnie im się podobają Dartmoory, mi i Popejowi regularnie kradną i jeżdżą. No cóż, jak to lubi. Tak, tak, zgadza się. Witamy tutaj młodych na vlogu. Druga edycja Fame Mama. Mój tam je myła potem, już koniec. Nie będzie Fame MMA. No, witamy młodych na vlogu. Jednego, drugiego. To jest Borygo, a to jest, nie pamiętam, to jest Karol. Oni uciekają z Popejowym sabotem. A tutaj Popej robi vloga. Ej, gruby, ja mam gruby przekaz. Słuchajcie uważnie. Tak, ty też. Knockout. To był knockout, proszę państwa. Knockout. Nic tu nie jest krzywe. 100%. Pa, chłopie, ale to jest taki efekt, chłopie, kamera kamerowa. To źle, gruby. Halo? Halo, halo. Ja się go boję. Ej, widzowie, widzicie tą manetkę? To jest manetka z rama do przerzutki. Ja taką do swojego Bitwina kupię i też będę miał. Kiedyś nie miałem, teraz mam. No troszeczkę inną, ale podobną. Bez kitu, możliwe. Kamera w kamerę, to ja się dołączam. Właściwie już nie zdążyłeś. Czekaj, nic nie widać. Pa, kamera nagrywa kamerę. To jest głupie. Nic nie widać, serio. Ja mam największego, co? Patrz, jaki on duży, jaki on gruby. Dokładnie. Ale ten vlog jest bekowy. Epoka kamienia łopanego. Witamy z Monszim i z Popejem w kamieniu łupanym. Już mnie nie wkurwę, bo ten nie jest do darma. Fame Mama V2. Fame Mama z grubym. Oni już mają madruchę, oni już się mają. On się tego ruszył, tak. Piotr Wojownik. Tutaj Ciemny Fighter. Fame MMA. Ty atakujesz. Czy on został znokautowany? Panie Gładys, czy on został znokautowany? Jednym ciosem. Po prostu KSW. Proszę państwa, tutaj trwa bitwa. Bitwa żuków. Teraz ty. A nie ma chudy, nic lepania we mnie, to jest. Knockout! 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 Knockout, ja mi trafi! Nie trafi! Knockout! Trafił w nerkę! Miałem nerkę, kurwa, tutaj! To był knockout! Dobry! Kurwa! Rozerwałem się, chłopie! Coś poszło niezgodnie z planem! Ała! Złamałem nogę! Ała! Knockout! Na dwie kamery! Zrób deza! Żeby...